Magnes. Rozluźnia. Poprzez rozluźnienie mięśni gładkich naczyń może być wykorzystywane w leczeniu nadciśnienia w stanie przedrzucawkowym. Ale w tym samym mechanizmie jego nadmiar powoduje hipotensję, czyli nadmierny spadek ciśnienia tętniczego. Zmniejsza też napięcie układu nerwowego, więc wykorzystywane jest w leczeniu drgawek w przebiegu rzucawki. Ale w tym samym mechanizmie jego nadmiar powoduje zmniejszenie aktywności układu nerwowego do śpiączki włącznie. Magnez zmniejsza też pobudliwość mięśnia sercowego, w związku z tym jest wykorzystywany w leczeniu wielokształtnego, często skurczu komorowego. Ale zmniejsza też siłę skurczu mięśnia sercowego, co nie zawsze jest korzystne. Dzięki rozluźnieniu mięśniówki gładkiej oskrzeli, magnez przydaje się w skurczu oskrzeli. Jego rola w profilaktyce skurczów mięśni szkieletowych jest kontrowersyjna, ale wiemy, że nadmiar magnezu może powodować osłabienie siły mięśniowej.